Trwa rekrutacja do szpitali tymczasowych oraz innych placówek ochrony zdrowia leczących chorych na COVID-19 w Małopolsce. Pracownicy są potrzebni ze względu na ciągle powiększającą się bazę łóżkową dla pacjentów z koronawirusem. Kluczowe znaczenie ma tutaj personel medyczny. Szukamy właśnie personelu medycznego, lekarze, pielęgniarki oraz również osoby, które mają uprawnienia ratowników medycznych, ale również tych, którzy mają podstawowe kursy kwalifikowanej pierwszej Mocy. Proszę Państwa, łóżka nie leczą, respiratory też nie leczą. Najważniejszy w tej w naszej sytuacji jest człowiek. Małopolanie zawsze byli ludźmi odważnymi i ludźmi solidarności. Dzisiaj, gdy proces tworzenia szpitali tymczasowych już realizuje się, potrzeba nam właśnie tej solidarności i odwagi. Dlatego chcę zaapelować z tego miejsca do wolontariuszy, do pielęgniarek do lekarzy, ale także do innych osób, które chcą wesprzeć funkcjonowanie szpitali tymczasowych i innych miejsc, w których leczeni są pacjenci z COVID-em. Państwa otwartość, państwa życzliwość, państwa dobre serce jest nam dzisiaj jak nigdy indziej potrzebne. Poszukiwany jest zarówno personel medyczny, jak i wolontariusze z uprawnieniami medycznymi lub takimi, które będą przydatne z punktu widzenia skompletowania zespołu do placówek zaangażowanych do walki z epidemią. Częścią zespołu będą lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe i pracownicy obsługi technicznej. Ale potrzebni mogą być też m.in. przedstawiciele służb mundurowych, studenci czy harcerze. Również do nich kierowany jest apel. Prosimy wolontariuszy, wszystkie osoby, które chcą pomóc w ramach. Akcji Dobro jest w Małopolsce zachęcamy wolontariuszy, osoby, które mają kwalifikacje medyczne do zgłaszania się do Urzędu Wojewódzkiego i zgłaszania swojego akcesu do pracy. Co ważne są już pierwsze zgłoszenia chęci do pracy, ale potrzebna jest bardzo szeroka mobilizacja społeczeństwa Małopolski. Pomoc drugiemu człowiekowi jest teraz bardzo ważna. Osoby chętne do pracy proszone są o kontakt w sposób telefoniczny lub mailowy pod wskazanym adresem.